Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to 31 odcinek Shadow of the Tomb Raider. Jesteśmy przed świątynią, do którego musimy znaleźć wejście. Mam wrażenie, że tu się będzie dosyć dużo działo, więc bez większego czekania spróbujmy sobie przed wejściem do świątyni, znaczy do której musimy się jakoś dostać. Więc większego czekania sobie spróbujmy się tutaj gdzieś tu się dostać. Nie ma tu za bardzo co czekać. O, to jest dosyć interesujące. Jakoś nam się to troszeczkę zabugowało. No i to teraz? Nie możemy tu się wybić, ani też podskoczyć. Ciekawe. Może nie być takie proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Albo coś mi się tutaj zdrowo zabugowało. No właśnie. O, teraz się udało, za drugim razem. Mimo tego, że za pierwszy nam się coś zabugowało, to... Teraz tylko wejść. Teraz na drugą rękę by trzeba było, co? No, spróbujmy. Ajajajajaj, łap się larała. Tędy mogę wejść do środka. No, proszę. No i jesteśmy. I jesteśmy. Sinchichika. Grobowiec Sinchichika czeka na nas otworem. Lara, gdzie jesteś? W świątyni jestem. Prawie mam to, czego potrzebujemy. Będziemy gotowi. Poszukajmy sobie, co tutaj jest. Ktoś podtrzymuje te ognie. Ta postać musi być tutaj kochana. Mhm. Cała masa figurek. Warstwy symboli w tych stiłkowych panelach. No, ciekawe. To był, widziałem jeszcze jeden. Ten ołtarz jest misternie wykonany. To musiał być istotny władca. No dobrze. Tu coś jeszcze przegapiamy. Okej. Okay. Idziemy zatem dalej. Zobaczmy, co dalej czuje się w grobowcu świątyni władcy. Ma dosyć dużo różnych. Nie mam na to miejsca. No dobrze. Wpływ Inków jest tutaj oczywisty. Panowie Inkowie, znów Inkowie mieszają się z Majami. Tu też jest Max. No proszę. Grobowiec ostatniego władcy. Sekta musiała zapuścić tu korzenie. Dobra, to zaćmienie i czapla. Co przegapiłam? Zaraz, Lopez to zostawił? Serce węża jest w pucharze. Serce węża jest w pucharze.
proszę, jaki widok. Tutaj! No idź, Lara, idź. A, nie? Idziemy się bronić wspólnie jednak, tak? No, będzie się działo. Nie! No, tego się nie spodziewałem. Tu dowódca Rourke. Chłopaki, mamy poszlakę. Wysłać grupę po Croft. Onoratu! Przekaż go Etliemu. Jest prawowitym następcą. Musi prowadzić Paititi. On jest młody, ale silny. Jego dusza jest równie szlachetna, co krew. Nie odchodź, mów ciągle do mnie. Ta skrzynia będzie cię kusiła. Nie ulegnij. Sami tworzymy przeznaczenie. No właśnie, tylko tutaj... Nie zawiodę cię. Mam tutaj jedną taką dosyć, może nieistotną uwagę. O ile tam wcześniej zrozumiałem z tej historii, to ta skrzynia miała odpowiedzieć tylko i wyłącznie dla kogoś, kto miał królewską krew w żyłach i był związany z tymi wierzeniami. A Lara to tak trochę dopiero tu 3 dni temu wpadła. No właśnie, tutaj cała masa bugów w tym, niestety w tym. Niestety tu jest cała masa bugów w tym, na tym poziomie i tu jest cholernie ciężko coś zrobić. Może się skończyć różnie. Chyba uspokoiliśmy sytuację.
możemy sobie zrobić więcej strzał. Tu chodzi jeszcze jeden przynajmniej. Ja. Strzelmy mu w plecy. Dobrze, tutaj wygląda na to, że udało nam się to trochę uspokoić. Super. Nie mam na to miejsca. Wszystkiego nadal mamy max. Trzeba by było teraz posprzątać się troszkę, żeby mieć ewentualnie otwartą sytuację na później, nie? Ale udało im się nam się ich w miarę bezstresowo pozabijać. Zlutujmy sobie jeszcze to wszystko, co tutaj zostało po nich. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Super. To by było chyba na tyle. Dobrze, wychodzimy. Gdzie jesteś? Jestem na nabrzeżu. Widzę cię. Hej, jestem prawie gotowy. Już tam idę. Tylko jakieś mam takie wrażenie, że... A gdzie on ratu? Tu zostawiliśmy ze sobą tylko śmierć i pożogę, że tak powiem. Unurato zginęła. W tej świątyni nic nie znaleźliśmy. Talizman trzeba przekazać młodemu. Matka, ona walczyła dzielnie. Ale to amulet władcy. Teraz należy do ciebie. Ona była wojowniczką. Zaćmienie już blisko. Jak nie odtworzymy słońca... Zdobędę skrzynię. Nie pozwolę, by sekta dotarła do niej pierwsza. Zacznijcie przygotowywać komorę grobu. Królowa Unuratu będzie żyła z nami. Uczu, pomóż im z łodzią. Gotować się do walki. Rebelia musi wygrać. Wrócimy tu, wraz ze skrzynią. Dbaj o siebie. Będziemy gotowi. Ciekawe. Młody
co dalej? Został władcą. Wrócimy do Kugłakiaku. Przegrupujemy się i zobaczymy. No właśnie. Dużo nam się to nie uda, nie, jakby nie, nie udało w tym... takim dosyć zaskakującym zaskoczeniu, znaczy zaskakującym zakończeniu naszych przygód w ukrytym mieście. Bo tak naprawdę musieliśmy się ewakuować w trybie natychmiastowym, no. Wszystko, by znaleźć znów zagadkę. Ciekawe. Co tam było? Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Cóż, lepsze to niż nic. Być może tak. Trzeba znaleźć skrzynię i skończyć to. Jeżeli się nie mylę, to oni wspominali coś wcześniej, że skrzynia została wywieziona przez jednego z hiszpańskich konkwistadorów. To jest cywilizacja. Piranie gdzie? Wcześniej były piranie. Nasza Lara jest znowu zostawiona samą sobie. Nie ruszaj się. Spróbuj tylko. Auć! Już trzeba zwiewać, no. Nóż zabieraj. I w krzaki. No dobra. Macie coś? Nadal nie jestem 100% przekonany. Rourke to świetnie wyszkolony, wielokrotnie odznaczany weteran sił specjalnych USA. Jego rozległe doświadczenie w poufnych operacjach wykonywanych z zabójczą skutecznością zwróciło na niego uwagę Wysokiej Rady. Został zwerbowany wyłącznie na podstawie wcześniejszych dokonań. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych Trójcy i osobiście dowodzi oddziałami diakonów, którzy mają dostęp do zmodyfikowanych BWP, nazywanych paladynami, oraz helikopterów sił specjalnych, nazywanych kardynałami. Proszę. Zajmuje drugą pozycję w hierarchii Trójcy i odpowiada tylko przed Wysoką Radą. Rourke jest pięścią. Nie zawsze podziela punkt widzenia Domingueza, ale obaj, chcąc nie chcąc, okazują sobie nawzajem szacunek. No dobrze. Skrzynia w ogóle jest... Macie coś? Czysto. No dobra, rozumiem, że tu... W tej okolicy pusto. Teraz chodzą oddziały wroga, tak? Tego można znieść z łuku, ale lepiej byłoby znieść tego drugiego. Tu jest jeszcze jeden, który ewentualnie ma do mnie podejść. Nie mogło to poczekać do rana. Kurde, poszedł w tamtą stronę, co mi trochę nie pomaga. Znaleźliście coś?
A ja mam tylko nóż, tak? Chodź. O kurka wodna, nie jest dobrze. Jak w ogóle wygląda magiczna skrzynka? No to nie jest dobre. Nie mam ani łuku, ani nic, czym mógłbym... Czy mógłbym się podeprzeć teraz w tym ataku. Ale mogę ich pozdejmować pojedynczo, także to nie jest zły... Zła wiadomość. Oczywiście nie mamy nic innego poza nożem. No dobrze, podejdź to z powrotem, bratku. Mogło to poczekać do rana? Mogło poczekać do rana. Mogliśmy zjeść po śniadaniu strzelać do Lary. No dobrze, ciachniemy go. Nie ma jej tu. Dobra. Ajajajajajaj, nie jest dobrze. Przestraszyłem się. A, można to było chyba trochę inaczej, ale... Baza, wyślijcie kolejną drużynę w stronę mojej pozycji. No, ciapnij go! Kiedyś będziesz musiała się ruszyć! Nadal tego chcesz? Wyłasz! Jak ja mam tego gościa? Dobra. To nie tędy droga. Smaruj się, Lara, smaruj się. Skąd ten nagły pośpiech? Mam się światy albo mistycznego przęczenia? Tam jest puch. No właśnie. Ten sobie poszedł, więc możemy się spokojnie schować tutaj. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu i chyba tu. Też to pamiętasz? Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba by wszędzie sprawdzić jeszcze raz. Racja. Dobra. Twoim zdaniem poziom rzeki jest wyższy czy niższy niż wtedy? Daj spokój, nie każ mi sobie wszystkiego przypominać. Jak tylko ostatnim razem odwołali operację Samotny Wilk, wyparłem ją z pamięci. Coś? Jak będę miał coś do zameldowania, to zamelduję. No właśnie, jak tych dwóch tam ściągnąć? Nie? Żebym miał łuk. Może mógłbym zrobić jakąś różnicę, ale... Byłoby łatwiej, gdyby nie padało. A ten sobie poszedł w takie miejsce, że... Że nie mamy go jak tam ściągnąć. Przestań pytać. Nie mogę
się doczekać widoku tej skrzyni, o której tyle słyszałem. Kurde, oni za blisko siebie chodzą cały czas. Nic. O, chodźcie do nas, chodźcie do nas. Nie ma jej tu. Rzuć na to ogień, rzuć. To mi się nie zgadza. Jakbym miał łuk, to już bym ich wszystkich powystrzeliwał, no. Dobrze. Skoro on chodzi tamtędy, to pójdziemy tutaj. To zamelduj. O, właśnie. Ten sektor wygląda na pusty. Tu się nie da rady schować. Tu też nie. No teraz jak ja sobie poszedłem tu, to on sobie poszedł tam, no wiecie co? No chodź tu, ptaszku, do nas, chodź tu do nas. I tych dwóch spróbujemy odwrócić ich uwagę tym dymem i w ten sposób to zrobimy. Chodź tu, podejdź do nas. Mam się spodziewać jakiejś poświaty albo mistycznego brzęczenia? Znaleźliście coś? Skąd ten nagły pośpiech? I oczywiście on sobie pójdzie teraz w inne miejsce. Bo czemu by nie? Do innych krzaków. Macie coś? Jak będę miał coś do zameldowania, to zamelduję. Wszystkich czterech. Trzeba było troszeczkę dłużej poczekać. I teraz pytanie, nie możemy im zabrać broni? Na chwilę obecną nie mamy nic. Tu jest krzaczek na życie. Tam się musimy dostać na górę. To te skrzyneczki, nie? Tędy. Ciach. Wysunięty oddział. Czemu do chuja ciągle szukacie tej skrzyni? Macie wroga na swoim terenie. No bo doktor Dominguez. Mam w dupie Domingueza. Znaleźć i zabić Lara Croft. Tu jest dwóch. W miarę prości do zabicia. No, Lara. Znaleźć Lara Croft, niby jak.
Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Rozproszmy się i zróbmy co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostanie. Może, że jak pływam, to zmywa mi się błoto. Ta szopka z Croft musi się skończyć. Ja i za szybko próbowałem. Muszę to sprawdzić. Dymaś! Zakończmy to! Mam tu kontakt! I to by było na tyle. Zbieraj tu z niego. No właśnie, czemu nie zbieramy z nich broni? Bo to mnie najbardziej irytuje. Ale na dalsze przygody pójdziemy już w następnym odcinku. Nie uniosę. Schowajmy się tu w krzakach. Zapraszam na kolejny odcinek w takim wypadku. Dziękuję wszystkim. Hej, hej.